Cześć moi kochani, witam Was na balansie, który niebawem wejdzie do gry. Przedstawię Wam go szybciutko w telegraficznym skrócie, bez podawania tutaj przykładów w grze. Takie przykłady pewnie znajdą się na moim TikToku, bo ja znowu, znowu chory jestem no i no nie da się tutaj nic zrobić. Po prostu, więc wczoraj, zamiast nagrać to, to teraz remontuje szybko przed wyjściem. Tego, żebyście chociaż mieli ten balans, wiedzieli dlaczego i co się będzie zmieniało. Zaczniemy od buffów. I na początek, mąk. Jego szybkość uderzenia zostanie zwiększona o 1 sekundy. Częstotliwość używania mnicha znacznie spadła po ostatnich zmianach, więc trzeba go troszeczkę zrównoważyć z innymi bohaterami, i dlatego ta zmiana wejdzie. Teraz firecracker. Pierwszy, pierwsze uderzenie będzie o 40 szybciej czyli tutaj właśnie czas na oddanie strzału firecracker czasami powoduje dziwne zachowanie kiedy po prostu w ogóle nie może oddać strzału jest to po prostu funkcja wielu zmiennych takich jak prędkość trafienia, szybkość pierwszego trafienia i, lo, i celowania, po prostu ten logika celowania, więc tutaj troszeczkę ją przyspieszają żeby nie było takich przestojów w tym, że ona się zastanawia, chce oddać strzał i nagle nie może bo na przykład cel tam zniknął czy co więc tutaj troszeczkę to przyspieszą Archer Archerki szybkość uderzenia zostanie zwiększona o dziesiąte łucznicy zostali przyćmieni przez inne jednostki wsparcia dystansowe w szczególności Dart Goblin chcemy aby łucznicy byli bardziej przydatni w obecnej mecie i stanowili solidny wybór jako jednostka przeciw rojowi oraz mieli przyzwoite obrażenia na sekundę więc tutaj Archerki Zostają zwiększone. Później mamy Goblin Giant Goblin Giant z Pergobliny. Będą miały szybszy, szybką, szybszą prędkość ataku o 20 sekundy wskaźnik życia Goblin Gianta jest niski, więc wymagane jest jego wzmocnienie. Dlatego Knight dostanie buff do HP 6%, czyli będzie 6% więcej życia. Knight przegrywa konkurencję ze swoim odpowiednikiem, takim jak Walkiria, I do tego pewnie stop i do pewnego stopnia z Royal Ghostem, więc potrzebne jest wzmocnienie właśnie Knighta w ten sposób. No i teraz czas na nerfy. Rakieta. obrażenia na tower zostaną zmniejszone o 17%. Rakieta jest druzgocąca jako finisher, zwłaszcza w dogrywkach, aby uczynić go mniej takim wiecie, że po prostu szybko cyklujemy tymi rakietami, to troszeczkę to osabiają, żeby nie było tylko, że na rakietę te wieże wszystko na przykład padają. No i Fenix 80% będzie miał odrodzony Fenix, będzie miał 80% HP i obrażeń, i do tego ten odrodzony Fenix będzie troszeczkę mniejszy, żeby go odróżnić, żeby było wiadomo, że ten Fenix był przed odrodzeniem, ten Fenix po obraże, odrodzeniu. Więc tutaj ciągle coś z Fenixem robią. Tornado. Tornado, obrażenia będą o 6% mniej. Tornado bardzo wyjątkowe i przestronne może być zbyt wszechstronne, ponieważ je, jej głównym zastosowaniem jest ciągnięcie żołnierzy po mapie, co wyróżnia ją na tle innych zaklęć, więc ta zmiana ma uczynić go nieco mniej wszechstronnym. Archer Queen, pierwsze uderzenie będzie 20 troszeczkę wolniejsze. Obecnie najczęściej używany bohater potrzebuje troszeczkę stonowania, a teraz naładowanie jej kuszy zajmuje troszeczkę więcej czasu, zanim odda pierwszy strzał. Tak to się prezentuje w tym sezonie. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. I jeszcze chcę zaznaczyć, że te wartości mogą do samego oficjalnego wydania balansu się jeszcze troszeczkę zmienić. Prawdopodobnie feedback od twórców, feedback od Was, graczy też będzie wzięty pod uwagę, więc możliwe, że te wartości się jeszcze mogą przed finalnym wydaniem lekko zmienić na plus lub minus, ale też o tym postaram się Was poinformować. Ja idę po kolejną porcję tabletek, pakuję się do łóżka i życzę Wam miłego dnia, bo nie wiem kiedy to oglądacie, może w miłej nocy, więc trzymajcie się cieplutko, cześć.